To było drugie zwycięstwo Wałbrzyszanina na zawodowym ringu. W drugiej zawodowej walce w karierze Rafał Kaczor pokonał w Ełku Białorusina Aristoma Pawnicza. W pojedynku zakontraktowanym na 4 rundy przewaga Wałbrzyszanina nawet przez chwilę nie podlegała dyskusji. Kaczor dwukrotnie był bliski znokautowania przeciwnika, lecz ani w drugiej, ani w czwartej rundzie nie potrafił dokończyć dzieła. Sędziowie jednogłośnie przyznali wygraną Kaczorowi 40-36, 40-36, 40-35. Przypomnijmy, że były reprezentant Polski i olimpijczyk z Pekinu na zawodowym ringu zadebiutował 29 czerwca tego roku w Ostródzie. Wówczas pokonał jednogłośnie na punkty Piotra Gudela. Dla obydwu była to pierwsza w życiu zawodowa walka. Dla 20-letniego Białorusina, któremu Kaczor nie dał szans w sobotę w Ełku, był to trzeci zawodowy pojedynek. Teraz jego dorobek składa się z wygranej, remisu i porażki. Rafał Kaczor nie zamierza zwalniać tempa. Myśli już o kolejnym pojedynku, być może sześciorundowym. Możliwym terminem jest 22 grudnia. Na razie nie jest znane nazwisko rywala. Wiadomo też, że zawodnik będzie w grupie Andrzeja Gmitruka. Był to zawodnik, który ma, podobnie jak ja, jedną walkę zawodową. Natomiast zawodnik, który ma bogatą karierę amatorską, to jest zawodnik, który ma około 130 walk amatorskich. Zawodnik Białorusin ze ściany wschodniej, czyli tam jest mocny ten boks. Było widać, jaki był poziom. Była ciężka walka, dynamiczna walka toczona w dużym tempie. Także przede wszystkim chciałem podziękować z tego miejsca mojemu promotorowi Andrzejowi Mitrukowi, który mi szykuje takich zawodników. Z tego miejsca chciałbym podziękować sponsorom, firmom, które mnie pomagają. Jest to Eko Carbo Julia, firma Sirbud i Hotel Maria, bez których dzisiaj bym tutaj nie zaistniał na tej gali. Że zmieniłem promotora, jest mi bardzo miło, że mogę pracować z najlepszym promotorem w Polsce i trenerem z Andrzejem Gmitrukiem, gdzie zadeklarował mi, rozmawialiśmy, że te pojedynki będą z dużą częstotliwością. W tym roku będzie jeszcze jeden pojedynek, 22 grudnia, walka już 6-rundowa na dłuższym dystansie. Podejrzewamy, że w następnym roku już będą kilka walk, może z 4, może z 5. Już o dłuższym dystansie, tak celujemy już w 10. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Do walki przygotowywałem się z chłopakami ode mnie z klubu Kaczor Box Team Wałbrzych, z Mariuszem Burzyńskim, z Patrykiem Trochimiakiem, z Piotrkiem Tobolskim. I z tego miejsca, chłopaki, serdecznie dziękuję Wam za pomoc w sparingach i dzięki Wam też jest ten sukces. Dziękuję. I chciałem podziękować jeszcze mojemu trenerowi z siłowni, Piotruś. Wielkie dzięki. Siła jest. Dziękuję, Piotruś. Uważam, że Rafał, mimo że jest już w wieku takim, gdzie niektórzy kończą karierę, ale Rafał jest niewyboksowany. Zresztą ja sam do 32 lat walczyłem. I jak mają 30 lat, 32 lata, mi się najlepiej walczyło. Także Rafał jeszcze uważam, że jest niewyboksowany, że jeszcze może naprawdę poboksować ze swoim zaangażowaniem. Może poboksować jeszcze kilka lat. Chciałbym z tego miejsca tu podziękować zawodnikom naszego klubu, którzy pomagali Rafałowi się w przygotowaniu, jak Trochimiak Patryk, Piotrek Topolski, Mariusz Burzyński. No mamy dobrych, Rafał ma dobrych sparing partnerów właśnie w tych chłopakach, im to daje pozytywne wyniki w późniejszym okresie, no już zresztą walczą z najlepszymi. No a przede wszystkim pozdrowić wszystkich kibiców z Wałbrzycha. Bo to jednak ten Wałbrzych jest Wałbrzychem, no i jest wielu kibiców boksu i zresztą jak była gala boksu w Wałbrzychu, było widać, ile mamy w Wałbrzychu kibiców. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo.